Cześć kochani, widzimy się przed samymi świętami z piernikiem staropolskim. Wiem, że nie mogliście się doczekać, aż go wypieczemy. Ja też. Piernik po wyjęciu z lodówki jest bardzo, bardzo twardy i pisaliście do mnie wiadomości: Agata, Agata, czy ten piernik właśnie ma być taki twardy? Tak, on jest twardy jak kamień po wyjęciu z lodówki, więc przed przystąpieniem do pracy możecie go wystawić na chwilę na blat, żeby delikatnie się ocieplił do temperatury pokojowej, albo będziemy go wygrzebywać, tak jak ja zaraz to zrobię. Piernik wypiekamy 5-6 dni przed świętami i to zróbcie. Lecimy. Musimy to teraz wydobyć. Ach, to nie będzie łatwe. Będzie grzebanie. Dobra, kawałek urwałam. Jednak miska jest wygodniejsza, bo z miski łatwiej wyciągnąć. Ten, kto zrobił w misce, ten szczęściarz. Jezu. Pomóc ci? Nie! Zrobię sama. Ulepimy dziś bałwana. To jest Clayman. Clayman? Ciasto muszę teraz zważyć i muszę je podzielić na 3 części, więc ważymy. 2,255 kg na 3. 751. 700. Mamy 3 porcje ciasta i teraz z tych 3 porcji możecie upiec 3 blaty piernikowe. Ja będę piekła 2 i z nich będę robiła piernik, natomiast z jednej części chcę zrobić pierniczki. Każdą kulę teraz delikatnie wyrabiam i będziemy ją wałkować na wielkość Waszej blachy piekarnikowej. Ja będę to robiła na macie silikonowej i tą matę silikonową będę przekładała na blachę. Robimy kulę. Jak macie matę silikonową, to nie musicie podsypywać mąką, natomiast jeśli nie macie maty silikonowej i robicie to na blacie, to blat podsypcie sobie mąką i górę piernika też to delikatnie mąką i wałkujecie. Ja będę podsypywać tylko mąką jedną część. Piernik przekładam teraz razem z matą silikonową na, albo z papierem do pieczenia, Wy możecie to zrobić, na blachę do piekarnika. Bzium. I tak przygotowany blat wstawiam teraz do nagrzanego piekarnika na 180 stopni, grzanie góra-dół i pieczemy go przez około 18-20 minut. Z drugim blatem postępuję tak samo, ale teraz zrobimy pierniczki. Blat podsypię sobie mąką i wycinamy. Resztę ciasta zwijamy, znowu zagniatamy i znowu robimy pierniczki. Pierniczki pieczemy krócej, około 8-10 minut. Patrzcie, do złotego koloru, też 180 stopni. Ja zaraz sobie wstawiam po pierwszym blacie i zabieram się w międzyczasie za drugi. Wracam do Was, jak już będą wypieczone. Blaty wyszły z pieca, pierniczki też. Słuchajcie, jeśli chcecie, żeby pierniczki były bardziej takie puszyste i grubsze i mięciuchne w środku, wywałkujcie ciasto odrobinę grubiej i wtedy one będą, chodź Hanny, pokaż, są idealne w środku i są wyborne, mięciuchne. Możecie je też oblać czekoladą i zatopić w czekoladzie, albo możecie je też nadziać konfiturą śliwkową. Na przykład wałkujecie jeden blat, wycinacie sobie odpowiednie kształty, na środek dajecie pół łyżeczki konfitury śliwkowej, przykrywacie drugim pierniczkiem. Macie pierniczki z nadzieniem. Są wyborne. Jeśli wypiekacie wszystkie 3 blaty, to robicie w następujący sposób. Jeden blat, konfitura, drugi blat, konfitura, trzeci blat, przykrywacie to papierem do pieczenia i wstawiacie w chłodne miejsce na 5-6 dni i dopiero po tym czasie dekorujecie czekoladą. No ja Wam robię przyspieszoną wersję z racji tego też, że wypiekam 2 blaty, więc podzielę jeden blat na 3 części i zrobię z jednego blatu jeden piernik, później z drugiego drugi, ale pokażę Wam jeden. Tutaj mam szerokość, ten blat ma szerokość 40 cm, więc muszę sobie to sprytnie podzielić na równiutkie kawałki.
Piernik przekładam tradycyjnie konfiturą śliwkową. Ja jestem zwolenniczką tradycji w tym przypadku i uwielbiam najbardziej piernik właśnie z konfiturą śliwkową. Natomiast Wy możecie przełożyć na przykład kremem z orzechów włoskich, możecie przełożyć marcepanem, możecie do konfitury śliwkowej dodać czekoladę i pomieszać to i razem taką właśnie konfiturę śliwkowo-czekoladową przełożyć. Ja, klasyka, klasyka, kocham klasykę. Piernik przykrywam papierem do pieczenia i musimy go obciążyć książką albo czymś ciężkim i wstawiamy w chłodne miejsce na 5-6 dni, żeby on zmiękł i przyszedł smakami i żeby skruszał i będzie wtedy takie idealne. Ja tego nie robię, bo chcę Wam pokazać przyspieszoną wersję i muszę go obłożyć teraz polewą z czekoladą. Natomiast Wy tą polewę nakładajcie dzień przed, czyli jak on po tych 5-6 dniach w lodówce albo w chłodnym miejscu już siądzie i będzie idealny, to dopiero wtedy Wy pokrywacie go polewą i dekorujecie. No, to zabieram się za polewę. Ja na piernik robię zazwyczaj ganasz czekoladowy, czyli połączenie śmietanki 30% i gorzkiej czekolady. Wy możecie gorzką czekoladę wymieszać też z masłem i rozpuścić w maśle tą czekoladę. Taka polewa też jest ok, natomiast ja zdecydowanie bardziej lubię ganasz. Więc śmietankę 30% muszę podgrzać. Ja podgrzewam śmietankę w mikrofali, oczywiście możecie to zrobić klasycznie w garnuszku, natomiast jak już mam tą mikrofalę, to ją wykorzystuję do wszystkiego, do czego się da. Śmietanka podgrzana i teraz tą śmietanką zalewam czekoladę. Chwilę czekam, aż temperatury się wyrównają i zaczynamy mieszać. Tak ma wyglądać ganasz, to proporcja 1:1, czyli jedna porcja czekolady do jednej porcji śmietany. Tutaj mamy 150 g gorzkiej czekolady i 150 g śmietanki 30. Ja czekam, aż ganasz delikatnie się przestudzi i delikatnie zgęstnieje, bo taki płynny od razu Wam spłynie. Nakładamy! Kwintesencja świąt. Mama gotuje, a Lunka ucina drzemkę. Gotowe. Czas na dekorację. Oczywiście do dekoracji użyjcie na co macie ochotę. U mnie będą to pierniczki, więc sobie ponakładamy pierniczki. Będą orzechy włoskie, trochę żurawiny, mogą być płatki migdałowe, mogą być kolorowe posypki, może być wszystko na co macie ochotę. Niech Was fantazja poniesie. Piernik gotowy. Mam nadzieję, że będzie Wam smakował. Wybaczcie, że nie będę próbować, no ale on potrzebuje jednak kilku dni. W te święta, ja wiem, że ostatnio były życzenia, ale jeszcze raz życzę Wam świętego spokoju i szczęśliwych, napełnionych brzuszków. Spędźcie te święta rodzinnie i mam nadzieję, że rodzinka tym piernikiem będzie zachwycona. Do zobaczenia przy kolejnych przepisach. Cześć!